Cześć kochani, mieszkaniowa rewolucja trwa. Będziemy mogli wynajmować mieszkanie za jeszcze większy hajs. Bo chyba na to chce nas skazać Donald Tusk. Tak mówię. Zaczynaj. Siema, co tam nagrywasz? Jezus Maria! Powiem wam, że do tego newsa warto jest patrzeć na świat przez różowe okulary. Z racji tego, że można dostać nerwicy, to lepiej tak. Bo jak wiecie, wyścigi w rozdawaniu socjalu już się zaczęły. Jak zawsze przed wyborami, nie? Wszystkim dajmy wszystko za darmo. I ciul, niech nikt nie pracuje. Niech nikt nic nie robi. Pozamykajcie ludzie biznesy. Przestańcie pracować. Bo wszyscy się z nas chyba tylko śmieją. Bo jak wiemy, zwiększanie dzietności 500 plusem nie wyszło. Jednak podziałało na podwyższenie cen w sklepach. To jasne. Jak dali bon turystyczny, to wzrosły ceny za pobyt w ośrodkach turystycznych. No to logiczne, tak? Każdy chce zarobić. No i nie trzeba być wybitnym ekonomistą jak Ryszard Petru na przykład, żeby dojść do tego wniosku. Oczywiście moim zdaniem to są takie ochłapki rzucane młodym ludziom, którzy właśnie nie są jeszcze obeznani w tym, jak działa świat. I dla nich to będzie raczej coś takiego fajnego. Bo wynajmując pokój jako student, czy też mieszkanie, to naprawdę są ogromne koszty. Jeśli nie pomogą ci rodzice, to takim młodym ludziom jest po prostu ciężko. A powiedzmy sobie szczerze, PO chce przekonać do siebie młodych ludzi. PiS starych ludzi. Dzielą ludzi, zauważyłam, na wiek. Nie na wiedzę, nie, na wiek. Bo ci, co myślą, że przyciągną ludzi tych myślących na przykład, nie? No to z reguły zawsze wybory przegrywają. Bo nie oszukujmy się, przepraszam, ale no tych myślących ludzi jest mniej niż tych niemyślących. Tych interesujących się polityką jest mniej niż tych, co się nie interesują polityką. Ludzie zaczynają się interesować polityką wyłącznie przed wyborami, zauważyłam. Albo jak ich dotknie, tak wiecie, że zabierze im dosłownie z wypłaty 500 zł. To się zirytują, wtedy zaczynają się interesować polityką, nie? No i Tusk wjechał teraz z pomysłem właśnie 600 plus na wynajem mieszkania. I co robią ludzie, którzy te mieszkania wynajmują? No podnoszą czynsze. A wiecie, że już jest drogo jak cholera, prawda? Zdejmę to, bo już się zirytowałam. Różowe okulary przy tym cudzie, przy tym wybryku natury po prostu nie pomagają. Powiem wam taką śmieszną rzecz. Oglądałam ostatnio ogłoszenie w Warszawie na Saskiej Kępie. Kawalerka z rachunkami wychodziło około 3000 zł miesięcznie. Tak. No, Saska Kępa jest piękną okolicą, ale no 3000 zł za kawalerkę z rachunkami. I wiecie, co było w niej takiego śmiesznego? Już, wiecie, te trzy koła przestały mnie już bawić. Śmieszne było to, że no w sumie kawalerka po remoncie, ale cholera jasna, łazienka była w takiej wnęce, nie? Takiej. I tutaj nie było drzwi. Normalnie się kąpiesz w salonie i w kuchni, no bo to kawalerka, więc wszędzie, w całym domu się kąpiesz. I wyobrażam już to sobie, ja wynajmuję taką kawalerkę, bo życie mnie zmusza. Przychodzą do mnie goście, ja muszę się wykąpać, to goście na korytarzu czekają, żeby się wykąpać na zmianę, czy jak? Bo nie wiem. No, ale takie mieszkania są. I jak nie zapomnę, to zdjęcie tejże toalety zostanie tutaj wklejone. Znaczy tej łazienki. Tam widać prysznic, umywalkę, toaleta może jest za tym prysznicem, żeby już tak całkiem głupio nie było. Tak, i trzy koła. Ba! Więc teraz, jak Tusk by wprowadził te 600 plus od mieszkań, to ta kawalerka pewnie byłaby za 3600. I jak to Piotr powiedział, nasz montażysta, że to taka łazienka, która łączy ludzi, nie dzieli. No i Piotr, masz rację. No, także prosto mówiąc, moim zdaniem po takim dodatku na rynku mieszkaniowym będzie jeszcze gorzej niż jest. To raz. A dwa, ostatnio na TikToku widziałam babeczkę, która powiedziała, że ceny wynajmu mieszkań powinny być narzucane przez rząd, regulowane. I była wielce oburzona, jak się ktoś z nią nie zgadzał. I ja no też średnio się z tym mogę zgodzić. Bo ktoś ma mieszkanie, gdzieś tam ryzykuje biorąc kredyt. Udostępnia to mieszkanie tym, którzy tego kredytu nie dostaną, więc to jest plus. I ktoś ma mu mówić, ile on na tym powinien zarobić. No powinien zarobić tyle, żeby był zadowolony, żeby klient do niego przyszedł i chciał wynająć i żeby wszyscy byli szczęśliwi, nie? Dopóki jest klient, no to dopóty cena jest taka. Jeśli nie będzie się opłacało mu wynajmować mieszkania, no to on tego mieszkania wynajmował nie będzie. On je sprzeda i będzie miał to gdzieś. Albo sobie tam zamieszka sam, albo dzieciom zostawi. I ci, co
kredytu nie dostaną, mieszkać nie będą mieli gdzie. Tym bardziej, że no ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że prawo nie chroni wynajmującego, a chroni najemcę. I ci ludzie, którzy dają swoje mieszkania pod wynajem, ryzykują bardzo dużo. Ryzykują swoim majątkiem z racji tego, że taka larwa może zamieszkać i się nie chcieć wyprowadzić i nie płacić rachunków i mieć zadłużyć mieszkanie. No i że po prostu będzie oszustem lub nie będzie chciał się wyprowadzić, mimo tego, że my będziemy mieli potrzebę, żeby ten ktoś się wyprowadził. To jest bardzo duże ryzyko związane z kosztami, z dużymi, wiecie, ktoś zniszczy, wyprowadzi się, zniknie, nie zapłaci, a ty, żeby wynająć dalej ten lokal, musisz go wyremontować później od podstaw. No, jest to ciężki kawałek chleba. Jeszcze, żeby prawo było takie, że sprzyja i jednej, i drugiej stronie porówno, no to można byłoby się nad czymkolwiek zastanowić. A tutaj prawo nie sprzyja, niestety, chyba w żadnym wypadku osobie, która użycza tego lokalu. No i, to ja mówiłam, rynek łatwy nie jest, bo państwo nasze, prawo nasze utrudnia eksmitowanie takich najemców trudnych, takich wszy, leniwych buł. Wiecie, o co chodzi. Dlatego uważam, że to jest duże ryzyko. I za to, za takie ryzyko chce człowiek odpowiednie wynagrodzenie. I ja to rozumiem. Jest drogo w ciul, ale to jest drogo przez to, jak nasi rządzący rządzą. Niestety. Choć na przykład rządowi jakiś czas temu zależało na tym, żeby ludzie mający mieszkania swoje własnościowe, które stoją puste, żeby zaczęli je wynajmować, wtedy będzie mniej braków mieszkań na rynku. Super, fajnie. Tylko czemu nikt tego przedsiębiorcy, tej osoby, która ma wynająć to mieszkanie, nie wesprze w żaden sposób. Nie da mu prawa do tego, że jak ktoś nie płaci, to wypad, nieważne czy masz dzieci, psa, kota, czy chomika, czy jesteś sam. Ktoś w końcu weźmie się za to prawo i je ureguluje, czy nie? Ja sama jestem najemcą, ja wynajmuję mieszkanie od kogoś, najmuję mieszkanie od kogoś. Doskonale rozumiem, że ludzie chcą się zabezpieczyć. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ciężko nam było w ogóle nająć mieszkanie z dziećmi. Tu wiecie, kosmos. Pies jeszcze okej. Kot, chomik, rybka, jakiś żółw. Absolutnie nie mam do tego pretensji, ja się absolutnie nie dziwię. Kolejna sprawa to wielkie molochy, na przykład w Warszawie, które stoją, wielkie puste wieżowce, które były biurowcami, gdzie na przykład fajnie byłoby to przekształcić na mieszkanie dla ludzi, każdy byłby zadowolony i ten, kto otrzyma teraz ten budynek pusty, bo tam nikogo nie ma, budynki widmo stoją, byłby zadowolony, że jeszcze na tym cokolwiek zarobi. Ludzie byliby zadowoleni, bo mieszkania by były i byłby mniejszy chaos. I jakoś tak powiem wam, że w Warszawie są takie puste biurowce, ale chyba w wielu miastach znajdują się budynki, które można byłoby przekształcić na mieszkania. Nie mówię, że we wszystkich, ale myślę, że w wielu miastach warto byłoby zacząć robić takie inwestycje po prostu, ale co ja tam wiem o życiu. No i tutaj swoje trzy grosze wtrąciło nawet PiS do tego Tuska. Jak podaje Wirtualna Polska, politycy od prawa do lewa krytykują najnowszy program Donalda Tuska dotyczący mieszkań dla młodych. Eksperci przekonują, że lider PO prezentuje populistyczne propozycje, które czerpią z pomysłów PiS i Nowej Lewicy. Szczegółów nie znają nawet działacze Platformy. To lepiej im szczegółów nie opowiadać, bo jak oni, da im ktoś mikrofon i oni zaczną opowiadać te historie swoje, które na szybko będą wymyślać, to z całego planu nici. Bo ja już wam mówiłam, jak pokonać lewaka? Dać mu mikrofon do ręki. Niech sam się zaora. Tak działa to, sorry. Jeśli ktoś jest za lewicą, to ja bardzo przepraszam, ale cholera jasna, ich wypowiedzi po prostu. Człowiek chciałby ich obronić, ale się nie da. No nie da się. Banki i wielcy deweloperzy otworzyli szampany. To propozycja, która ma zagwarantować wpływy instytucjom, które będą na tym zarabiać. Nie dostrzegam w tym troski o interes zwykłego obywatela. Tak o najnowszej propozycji mieszkaniowej Donalda Tuska mówi w Wirtualnej Polsce rzecznik PiS Rafał Bochenek. No i z drugiej strony też wtrącę swoje trzy grosze. Pani Rafale, panie Bochenek, chciałabym panu powiedzieć, że o firmy czy przedsiębiorców też trzeba dbać. To nie jest tak, że wy będziecie dbać tylko jako PiS o tych, co nie pracują gdzieś tam, jakiś zasiłek dać, rzucić, jakiś tam, nie wiem, bon do biedry. Nie, to tak, świat nie, tak nie działa. Polska nie działa dlatego, że ludzie są biedni i im się daje pieniądze, tylko Polska działa, kraj działa dlatego, że są ludzie przedsiębiorczy, którzy generują zyski i płacą podatki. Tak działa, ale co pan może wiedzieć? No tata, znów nie działa te wideo! Znowu się zepsuło? No! Pokaż! No moim za znowu! Wszystko się zacina! Ja to naprawię! Moje
przypomina, Wirtualna Polska w poniedziałek 27 na spotkaniu wyborczym w Pabianicach szef Platformy Obywatelskiej po raz kolejny stwierdził, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem i ogłosił propozycję, która ma być sztandarowym kampanijnym pomysłem PO w walce o dostępność mieszkań dla młodych. I powiem wam tak, że jest takie coś jak Fundusz Mieszkań na Wynajem, jest to projekt rządowy chyba, ale może nie wiem, czy dokładnie rządowy, ale na pewno ma dużo wspólnego z rządem. Fundusz Mieszkań na Wynajem ma swoje budynki, w Warszawie ma dwa, na Żoliborzu i na Pradze. Wiem, że ma też w innych miastach i to jest inwestycja, w którą właśnie chyba zainwestował nawet rząd. I to są bloki, w których mieszkanie można wyłącznie wynająć. Nie da się go kupić. Ceny nie rosną ze względu na modę rośnięcia cen, tylko faktycznie ceny rosną o daną inflację i ewentualnie odgórne jakieś tam narzucenia, czyli jak wzrosły każdemu śmieci, no to tam też cena za śmieci wzrasta. Wzrasta też, jak wzrosła inflacja 20% poszła, no to dopiero teraz te czynsze wzrosły o 20%. Także uczciwie, po prostu uczciwie podchodzą do tematu. Dzieci im nie przeszkadzają, zwierzęta im nie przeszkadzają. Tylko, że szkoda, że takich inwestycji jest mało, bo to naprawdę fajne rozwiązanie. Ja tam polecam. Tylko szkoda, że to są dwa bloki na Warszawę, a takich bloków naprawdę można byłoby zrobić na tyle, że ludzie po prostu mieliby też co wynajmować na uczciwych warunkach. Dla mnie bomba, nie? Tak tylko chciałam powiedzieć, że jak dacie radę więcej, to fajnie byłoby stworzyć więcej takich bloków. Przynajmniej jakby wybudowali taki blok jeden na miasto. Tak, Tusk zapowiedział, że jego partia wprowadzi kredyty też 0% dla osób do 45 roku życia, które będą kupować pierwsze mieszkania oraz dopłaty do najmu w wysokości 600 zł. Kredyt 0%. Tam banki na pewno brawo biją aż rzęsami czopą. Część polityków PO określiło propozycję przewodniczącego Tuska jako przełomową, czyli czy faktycznie ona taka jest. Propozycja jest bardzo dobra, ale nie poznaliśmy jeszcze projektu ustawy. Na razie znamy jedynie założenia, które idą w dobrym kierunku, przyznało we wtorek 28 stycznia kilku działaczy Platformy. Wątpliwości mają eksperci, którzy wskazują, że pomysł Tuska jest jedynie modyfikacją pomysłu rządowego dotyczącego bezpiecznego kredytu na 2%, a hasło mieszkanie prawem, nie towarem to wprost nawiązanie do haseł lewicy. Donald Tusk postanowił użyć tej samej broni, co obóz rządzący. Tą bronią jest populizm, mówi w Wirtualnej Polsce profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. To jest metoda na... zbliżyłabym ją do metody na wnuczka. To jest tak, ja ci dam 600 zł, a ty mi oddasz 6000 zł. Rozdawnictwo? Kto da więcej? Wybory powinny się odbywać tak. Powinna stać ta... Pani Witek z młotkiem, Elżbieta, tak ona ma? Licytacja. Kto da więcej? Ten da 600 plus 0%, ten da 500 plus i jeszcze 300 plus wyprawki, ten da tyle, a my będziemy czekać, który nam kurwa da więcej. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham propozycji. Zieloni 300, 500 i 600, i 700, 800, 1000. I nie będziemy musieli pracować. I po co to wszystko? Po co ja tu teraz siedzę i się męczę? Po co wy z roboty wróciliście i na mnie patrzycie? Można mieć wszystko, nie robiąc nic. I to dzięki naszym politykom. To są normalne, złote chłopy. Ostatnio ktoś mi w komentarzu napisał, że ja nic nie robię, tylko krytykuję rządzących i jak jestem taka wspaniała, to może bym się sama za politykę wzięła. No to ja mu tam w komentarzu odpisałam, ale myślę, że warto temat poruszyć, że ja we krwi złodziejstwa nie mam i chyba bym się nie odnalazła. Dlatego wolę... No i uważam zresztą też, że naszym obowiązkiem obywatelskim jest to, żeby wszystkie takie sprawy nagłaśniać i naszym obowiązkiem jest to, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym dyskutować i żeby stanowczo mówić, że coś jest złe, po prostu. No i dobra, tam eksperci PiS się stwierdzili, że on to w ogóle zgapia od wszystkich i tak dalej, więc taki naciągacz. I tutaj jedna pani proponuje właśnie, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa mieszkań na wynajem przez podmioty publiczne. No to jest to, o czym ja mówiłam. I tutaj pani chciałam zwrócić uwagę, że już takie projekty powstały jakiś czas temu. One są chyba od 2015 roku, przynajmniej w Warszawie. I tak, ona powiedziała, że to państwo wraz z samorządami powinno wziąć odpowiedzialność za budownictwo społeczne, tak jak dzieje się to w Berlinie czy Wiedniu. No ja uważam, że mieszkania... powinny być dostępne za czynsz, tak jak to dostawali nasi rodzice, znaczy moi na przykład,
przyjęła się mama do pracy, zatrudniła, do tego było mieszkanie z ADM-u, tak zwane spółdzielcze tam, czy jakieś inne, były dwie opcje, ona w mieście z ADM-u albo ze spółdzielni, przydział na mieszkanie, ciulowe, bo ciulowe, wyremontować trzeba było, ale było i tak dla każdego było, a nagle nie ma. I ja myślę, że oni sobie tak rzucili to, nie? Hasło, żeby nie było, że nie mają tego programu wyborczego, o którym ostatnio mówiliśmy, bo się strasznie zaczęli pultać do tego, że jak to oni nie mają programu wyborczego, no to pierwszy postulat, jaki słyszę, te 600 plus i 0% kredytu, nie? I kolejna sprawa to jest to, że oczywistą oczywistością jest to, że oni nawet nie próbują przekonać do siebie ludzi, którzy nie chcą na nich głosować. No wyobraźcie sobie, że oni nie kierują tego do wyborców Konfederacji, żeby ich przekonać, że PO jest lepsze. Oni nie kierują tego do wyborców PiSu, żeby ich przekonać, że PO jest lepsze. Oni to kierują do swoich wyborców, żeby ich zmobilizować do tego, żeby na pewno poszli na wybory. I kierują to do osób, które jeszcze się wahają. Czyli teoretycznie mogliby na nich zagłosować. Raczej dla tych, co wybierają to mniejsze zło, nie? I dla niektórych mniejszym złem jest PiS, a dla niektórych mniejszym złem jest PO. I w ogóle innych partii oni pod uwagę nie biorą, nie? I tutaj nie ma szans. No i tych ludzi też jest sporo. I oni właśnie celują tym, że a nuż widelec to będzie ta kropka nad i, która przekona tych niezdecydowanych. Bo im oni walczą o tych niezdecydowanych, bo ci, co są zdecydowani, to nawet nie spluną w ich stronę. Czy w stronę PiSu, czy w stronę PO, czy w każdą inną, czy Konfederacji. Tak to życie wygląda. Ja to jednak proponuję zrobić tak, żeby nikt nie musiał czekać na wasze ochłapy, a było go stać na to, żeby to mieszkanie wynająć, czy kupić. Bo gdyby nie te państwowe piramidy finansowe, które sobie potworzyli, a my na to wpłacamy pieniądze i to po prostu tylko już słychać, jak strzelają tam szwy i jak to się rozpada, nie? To już wszyscy słyszą. A my pod przymusem i presją musimy tam wpłacać nasze pieniądze, które wiemy, że przepadają. To nielegalne jest w każdej innej dziedzinie, tylko nie w dziedzinie państwowej, nie? Może wtedy bylibyśmy bogatsi, może wtedy nie trzeba było tego 600 plus, 500 plus, 300 plus, 200 plus, dofinansowanie do tego, śmego, owego, tylko po prostu byłoby nas stać, nie? Bez żadnej jałmużny od państwa. Dawanie takich jałmużny jest uzależnianiem od siebie społeczeństwa, które uzależnione będzie musiało głosować na daną partię, ponieważ no, jeśli przyjdzie inna i mi zabierze, to nie przetrwają do końca kolejnego miesiąca. Jak jest 500+. Wiele rodzin teraz, które dostaje te 500+, tak zaczęło dysponować tym swoim majątkiem, że nie żeby się wzbogacać tym, że mają te 500+ i dzięki temu mogą mieć jakąś tam przyszłość. No i są ludzie, którzy odkładają to na konto i się na jakąś lokatę. No, są ludzie, którzy to przejadają po prostu i teraz, jak im się zabierze te 500 zł, to im nie wystarczy do końca miesiąca. Już im będzie brakowało tego 500 zł, nie? Także no, może w tych okularach to lepiej było. Świetnie. To nic, dajcie znać, kochani, co myślicie o tym. O tym programie 600+, co wy myślicie. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Albo inaczej, czy te 600+, na dodatek do wynajmu, jakoś by was wsparło? Poczulibyście ulgę w kieszeni, jakbyście dostali te 600+. Czy uważacie, że to jest coś, co by wam pomogło? Jak waszym zdaniem Tusk wybroni się z tego, że negował 500+, a chce wprowadzić 600+? Czy macie jakieś propozycje, jak on się będzie z tego tłumaczył? I czy właśnie te 600+ jest takim punktem, który przekonałby was do tego, żeby oddać na nim głos? Przypomnę tylko, że 30 sekund reklamy ratuje życie jednego jednorożca, więc nie pozwólmy im umrzeć, a ja was buziam. Pa!